Witam serdecznie. Dzisiaj niedziela, a więc pora na analizę weekendową, którą rozpoczniemy od indeksu WIG20. W tym tygodniu można powiedzieć taki trochę mało bezbarwny ten tydzień. Właściwie skumulował on się, znaczy się, o tak, skumulował się na jednym bardzo mocnym ruchu na pierwszej sesji nowego tygodnia. No i tak jak można było w tym momencie przypuszczać, pozostałe sesje no raczej nie będą jakoś zbytnio interesujące, co też przerodziło się w rzeczywistość i powstała, że tak powiem, no, wyciszenie tych emocji, które jakoś wyszczeliły w poniedziałek. Sesja piątkowa, niewątpliwie, tu może przeskoczę na chwilę na wykres tygodniowy. Sesja piątkowa uratowała, można powiedzieć, wykres indeksu przed powstaniem bardzo brzydkiej świecy, takiego pinbara. Po prostu i wzrost piątkowy, nie imponujący, ale jednak wzrost, no, uratował nas przed taką, no, nieciekawą świecą. W tej chwili, no, najprawdopodobniej, znaczy się możemy się spodziewać teoretycznie, że powstanie jakiś ruch jeszcze mimo wszystko w górę, ale sam fakt utworzenia tego dołka tutaj, czyli czwartkowe notowania na, powiedziałbym, wręcz niezauważalnych prawie obrotach, świadczy o tym, że nie było tutaj na wsparciu wyznaczonym poprzednim szczytem jakiegoś dobrania akumulacji dodatkowej akcji. Zatem, jeżeli pójdziemy wyżej, będzie to według mnie najprawdopodobniej dojście pod rejony szczytu bądź ewentualne delikatne naruszenie. Nie chcę powiedzieć, że to już jest zakończenie wzrostów, ale wydaje mi się, że co najmniej czekać nas będzie jeszcze jakaś jedna fala korekcyjna. Tak postrzegam ten układ, który się utworzył, tak jak aczkolwiek tu wspomnę właściwie albo powiem, że podwójne wsparcie, bo po pierwsze ten szczyt utworzony tutaj pod koniec października oraz połowa białej tej długiej świecy marbuzu, no, zatrzymały te spadki, ale nie było według mnie podebrania akcji, co powinno mieć miejsce na tym wsparciu, jeżeli myślelibyśmy o kontynuacji jakiejś mocniejszej ruchu wzrostowego. Zatem w tej chwili wydaje mi się, że maksymalnie co jest do osiągnięcia, no to mówię, jakieś tam naruszenie tego szczytu. Aczkolwiek z drugiej strony patrząc, no, musimy wziąć pod uwagę, że tak naprawdę to górne ograniczenie takiego kanału, że tak powiem, w którym się poruszamy, jak i strefa geometryczna, wypada na poziomie około 2700 i do takiego poziomu ewentualnie według mnie można oczekiwać wzrostu. Wyżej to będzie raczej nierealne w tym ruchu. A pytanie właśnie, czy zanim o czymś takim będziemy mogli myśleć, nie będzie jeszcze jakiejś jednej fali korekcyjnej. Nie inaczej wygląda tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o tą końcówkę, prawda? Indeks WIG, który, no, można by powiedzieć, jest żywcem przerysowany z indeksu WIG20. No i pytanie, na jak długo tu, jak widzimy, średnia linia taka trendu przebita, która raz zatrzymała, powrót też tutaj to jest około 56 tysięcy, to też jest ten maksymalny układ, jaki według mnie mógłby się wydarzyć po rozpoczęciu wzrostów od dołka z września, z początku września. Bardziej ciekawe wykresy przedstawiają w tym momencie MWIG i SWIG. Przyglądając się strukturze spadku, jaki miał miejsce, oczywiście nigdy to do końca nie jest wiadome, ale możemy doszukać się tu jakichś pięciu fal, a ruch do góry w tym momencie ma trzy. Jeżeli to się rozwinie, powstanie szansa, bo pamiętamy o tym, co już mówiłem kilka tygodni temu, iż takie te ostateczne, a nazwijmy, strefy oporu są trochę wyżej, zarówno na SWIG-u, jak i na MWIG-u. Dlaczego to do końca nie jest pewne? Bo równie można tutaj przypuszczać, też założyć, że mamy tutaj do czynienia z korektą, zwykłą korektą A, B, C, w której C jest również A, B, C, a więc harmoniczność to jak gdyby preferuje ten ruch jeszcze wzrostowy do
A to na SWIG-u chyba mam zaznaczone, a nie na MWIG-u. Ale zacznijmy na układzie. O, w układzie tygodniowym. Tutaj do tej linii, która znajduje się obecnie na 3700 punktów, a więc jeszcze jakieś 200 punktów na MWIG-u. Więc dużo będzie zależało w tym momencie właśnie od tego, nazwijmy, początku tego tygodnia. To znaczy się, czy zdołamy właściwie w tym momencie takim ostatecznym, że tak powiem, rozstrzygnięciem tego, z czym mieliśmy tutaj do czynienia, będzie dopiero pokonanie tego szczytu, tak? Bo tutaj zarówno jeżeli tu by miała być jakaś pierwsza piątka spadkowa, no to ta korekta raczej nie powinna wyjść nad poziom tego szczytu. Natomiast jeżeli to się uda, no to będziemy mieli wtedy już taką tą ostateczną pewność, że była tutaj korekta, właściwie podwójna korekta harmoniczna i ten najprawdopodobniej ostatni ruch wzrostowy, bo mielibyśmy tutaj wtedy od tego dołka z września pierwszą, drugą, trzecią, wydłużoną, czwartą i piątą. A więc ten indeks MWIG sugeruje, że jest możliwość kontynuacji wzrostu, ale ona mimo wszystko jest chyba w jakiś sposób dość ograniczona. No i układ na SWIG-u no, zbliżony. Aczkolwiek tutaj widzimy, że szczyt, który pojawił się 5 listopada, jest wyższym szczytem od tego z 30 października, zatem to jak gdyby znowu preferuje, że mamy tutaj do czynienia mimo wszystko z korektą ABC i tu jeszcze jakiś jeden impuls, który pociągnie trochę ten rynek w górę. Jeżeli tak pokazuje SWIG, tak pokazuje MWIG, to znaczy, że będzie miało to wpływ również na WIG, a co do tego, w tym momencie można uznać, że również i ten WIG20 w jakiś sposób będzie poruszał się ku górze. Dużo będzie zależało mimo wszystko od sytuacji, jaka będzie się wytwarzała w Stanach, ale o tym może za chwilę. Zanim przejdziemy do tego, to spójrzmy na wykresy spółek top 5. Wskażę tylko to, co najciekawsze na tych wykresach. Mianowicie, jeżeli chodzi o PKO SA, tutaj mamy taki bardzo, bardzo mocno poszarpany spadek. W związku z tym możemy również założyć, że tutaj mieliśmy jakąś korektę, która wybiła to dolne ograniczenie takiego klina, a w tej chwili możliwe, że będziemy mieli ruch nawet i do 210 zł w celu ustanowienia jak gdyby jeszcze jednego szczytu, który byłby tym ostatnim w tym całym wzroście od początku września. Zanegowaniem tego będzie wybicie, zejście poniżej dołka, bo ci, którzy śledzą moje komentarze dzienne, zapewne pamiętają, jak w czwartek opisywałem również wariant na wykresie intra, który właśnie no, przedstawia możliwość, że od szczytu na indeksie WIG20 można by było również doszukać się impulsu, co zresztą dzisiaj tak samo w zbliżonej perspektywie pokazuje MWIG. Ale uważam, że jest tutaj duża szansa na to, iż będziemy mieli jakąś próbę wyjścia do góry z dojściem do tej tutaj linii. Jeżeli chodzi o PKO BP, tu jak najbardziej jest sytuacja o tyle nazwijmy to podobna i wskazująca na tą możliwość tego wzrostu, ponieważ mamy tutaj no, wyraźną jakąś korektę ABC, w związku z tym co najmniej jakiś ruch w okolice tego szczytu, a z dużym prawdopodobieństwem wybicie i ponowne dojście do górnego ograniczenia kanału, który w tym momencie znajduje się wyżej aniżeli już 30 października, czyli do 44 zł jest to jak najbardziej możliwe. PZU, tutaj w PZU mieliśmy ten poniedziałkowy wystrzał, jak najbardziej układ przypominający to, co działo się na WIG-u 20. Również wyglądałoby na to, że mimo wszystko jeszcze jakieś jedno dotknięcie tego górnego ograniczenia kanału. KGHM, no tu słabość nad słabości cały czas, co prawda udało się zamknąć lukę, która powstała tutaj na końcu, no i no jest taki mały pozytywny, można powiedzieć, małe pozytywne spojrzenie
na tą całą kwestię. Mianowicie, że jest tu jakaś luka, która powstała przy dużo wyższym obrocie niż w dniu poprzednim, a więc można by było określić ją jakąś tak zwaną luką wyczerpania. Jednak to, co dzieje się w tej chwili tutaj po zamknięciu tej luki i obroty, na jakich to się dzieje, skłania mnie jednak do cały czas do jak gdyby takiego mocnego przekonania, że na tej spółce o wzrostach raczej mówić trudno, o możliwościach takich wzrostów. Najbardziej prawdopodobnym jest to wyjście z takiego tego tutaj zaznaczonego trójkąta. Teraz jakiś niemrawy ruch powrotny na dużo mniejszym obrocie. No i gdy przyjdzie już ten odpowiedni moment, być może nawet i w tym tygodniu, to dojdzie do kolejnego spadku cen na KGHM-ie. Cały czas realizuje się taki wariant z tą dużą głową i ramionami, gdzie została wybita linia szyi, gdzie ruch powrotny odbył się właśnie w postaci takiej formacji chorągiewki na samej miedzi. No i ostatnia spółka PKN, który dalej przedstawia to, co mówiłem w ubiegłym tygodniu, możliwość powstania ORGR tutaj na dole. Tym niemniej jednak oczywiście również pokazywałem drugie RGR, które może iść w dół, jak i duże RGR i tu by był ten okres tworzenia się prawego ramienia. Jeżeli chodzi o tą sytuację dzienną, wyraźny tutaj ten wzrost na malejącym obrocie, a więc jeszcze jakiś ruch powrotny do wybitej tutaj linii tego krótkiego trendu, zarówno do tej linii tutaj jak zwanej szyi. Myślę, że tutaj nie ma, tu nawet przebicie tej linii szyi tak naprawdę według mnie maksimum co da, to może dojście do linii trendu głównej i to będzie wszystko. PKN, tak jak i KGHM, to są spółki, które no według mnie przed nimi jeszcze spora droga w dół. Tak jak wspomniałem, przejdziemy teraz do indeksów zachodnich, w głównej mierze tylko S&P i DAX z racji tego takiego jak gdyby przodownika tu w Europie. Jeśli chodzi o układ, który dostrzegamy na indeksie S&P, tu mamy cały czas, nazwijmy to, wzrosty. Były jakieś trzydniowe spadki niewielkie, ale już dwa dni kolejne, czyli czwartek i piątek, spowodowały, że indeks S&P osiągnął nowy rekord powyżej 1800 punktów, bodajże 1804. I jak widzimy, to wszystko dzieje się w ramach takiego kanału i to oczywiście w tym kanale może rosnąć jeszcze długo, 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 ale co byśmy nie spojrzeli w tej chociażby krótkiej perspektywie, no to musimy mocno sobie powiedzieć, że no oczywiście rynek czasami jest irracjonalny w tym sensie, że może rosnąć, mimo że już wszystko by wskazywało, że to już jest koniec tego wzrostu, ale on jeszcze dalej rośnie i czegoś takiego odrzucić nie możemy, jednak jeżeli przyjrzymy się układowi, jaki tutaj powstaje, chociażby w tym ostatnim ruchu od poziomu 1650 punktów, no to musimy tu wyraźnie zaznaczyć, że mamy do czynienia z falą pierwszą, falą drugą, falą trzecią, falą czwartą nieregularną, falą piątą, potem, znaczy się inaczej, przepraszam, fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, która też jest piątką z parą nieregularną, fala czwarta i teraz najprawdopodobniej jest to fala piąta, w której mamy, jak widzimy, również układ pięciu fal. Oczywiście nigdy nie możemy jak gdyby być przekonani do końca, że ten element tutaj końcowy nie jest ten wzrost tutaj, nie jest częścią jakąś większej korekty fali czwartej, tak? Tutaj jak najbardziej takie coś może mieć miejsce, ale wiele wskazuje na to, jakie poziomy, do których doszło, że jest to jakieś wykończenie jakiegoś impulsu wzrostowego, tego tutaj od 9 października. Jeżeli przyjrzymy się na wykres tygodniowy, no to tutaj, prawda, kolejna biała świeca z dolnym cieniem, ale cały czas wspominam te rejony, które tu są. My mamy niby tam wzrosty, ale tak jak się zastanowimy, to w tych ostatnich dwóch, trzech tygodniach te wzrosty są takie, no powiedzmy sobie, no już mniej energicznie, jest większa, bym powiedział, dochodzi do coraz większej takiej zmienności w trakcie tygodnia, tu spadek, za chwilę wzrost, co przekłada się na wyciągnięcie tych kolejnych białych świec tygodniowych, ale no powiedzmy sobie szczerze, widać, że tutaj pachnie jakimś szczytem przed jakąś korektą, nie taką jedną dwusesyjną, nie jedną, jeden tydzień,
czy dwa, znaczy się tu, tydzień czy dwa to już może być, ale w zależności od długości, ale takiej mocniejszej korekty. Nie chcę na razie mówić, że to korekty, która zakończy definitywnie wzrosty, nie, ale jakby na to nie spojrzeć, tak to tutaj wygląda. Od tej największej korekty, jaka tu powstała na przełomie 2012-2013, na pierwszych miesiącach właściwie 2013 roku, też możemy mówić już powoli o wykończeniu fali, fala pierwsza, fala druga, fala trzecia wydłużona z falą czwartą nieregularną, korekta, czyli fala czwarta i teraz fala piąta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Też już tu wskazuje na końcówkę. Jeszcze na koniec tego indeksu S&P chciałbym przedstawić wykres intra, czego w tygodniowych raczej nie używam, ale z racji, że indeks S&P mamy tylko raz na tydzień, to pozwoliłem sobie tutaj również zaznaczyć tą ostatnią falę wzrostową, tą, która na wykresie dziennym tworzy się tutaj od dołka z 7 listopada, więc to, czy to faktycznie jest piątką, czy nie. Spójrzmy na wykres intra. Tu wiele wskazuje na to, że tak jak mówiliśmy, mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą w postaci klina. Jeżeli chodzi o geometrię tego ruchu, w tej chwili czerwone zniesienie tutaj oznaczone 100% od dołka do góry odpowiada równości tej fali, ewentualnej fali piątej do fali pierwszej. Równocześnie jest to 50%, długość fali tej piątej jest 50% fali pierwszej i trzeciej, czyli właściwie ruchu od dołka do szczytu fali trzeciej, a więc kolejna ważna geometria. Mamy w tym momencie również osiągnięty poziom 200% zniesienia przed tym całym impulsem, czyli zewnętrzne zniesienie tej korekty, najczęściej występujące na rynku, można sobie to sprawdzić, w granicach 200%. Mamy również geometrię zachowaną w tym z tego spadku 113%, a więc to są poziomy bardzo silnie geometryczne i jeżeli przyjrzymy się na te ostatnie dwa dni, które na wykresie dziennym ja oznaczałem, znaczy się nazywam je tą falą piątą, to spójrzmy, tu również mamy rozbicie na falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą. To nie jest przypadek, tu może być jeszcze jakaś mieszanka, bo oczywiście tu możemy mieć do czynienia teraz jeszcze z obsówką jakąś na wykresie intragodzinowym, potem kolejne wyjście na kolejny szczyt, co tylko stworzy, że tu będzie fala czwarta nieregularna, tak? To, no, ale potencjał wzrostów na S&P jest już naprawdę mocno ukrócony i tu już jak widać nie pomaga to, że będzie, nie będzie drukowanie, nie będzie drukowania, to już wzrostom nie za bardzo sprzyja. Jedyne, co się wydaje dziwne, że jesteśmy w obliczu końcówki roku i tutaj no, chciałoby się powiedzieć, że przy tak udanym roku, jaki jest w Stanach, no aż prosiłoby się dociągnąć tak do końca i być może tak się stanie jakimś bardzo męczącym właśnie tutaj ruchem góra-dół. Na szalone wzrosty osobiście bym nie liczył, a poziom do tego, żeby wytworzyła się co najmniej ta jedno-dwutygodniowa mocniejsza korekta, bo to nie tylko, że ona ma trwać tydzień, dwa, ale jakaś mocniejsza korekta, jak najbardziej jest ok. To jeśli chodzi o indeks S&P, DAX oczywiście już nie tak szczegółowo, ale tutaj widzimy, idzie sobie po tej linii tego wzrostowego kanału, tutaj możemy z jakimś naruszaniem oczywiście, ale równie dobrze możemy, że tak powiem, tą linię umieścić tutaj po tym szczycie. Jak widzimy, ogranicza ten potencjał wzrostowy. Zatem w ten sposób tutaj możemy przeprowadzić, żebyśmy mieli dwie linie. Czyli ten takie wspinaczka, jesteśmy cały czas w rejonach tego szczytu pinbara, który mówiłem, że takie pinbary z wyraźnym, emocjonalnym, co było do odkrycia, bo to było w czasie jednej sesji, bardzo po komunikacie o obniżce stóp procentowych przez ECB, EBC poszło ruch do góry, potem do końca dnia już to spadało, takie emocjonalne zawsze zostawia tutaj jakichś złapanych w pułapkę i najczęściej rynek testuje to po to, ci najwięksi, którzy tutaj się dali, że tak powiem, jakoś chwycić na to, no muszą doprowadzić do tych poziomów, a nawet delikatnie wyżej, żeby oddać to, co kupili niefortunnie z jakimś chociaż minimalnym zyskiem, albo powiedzmy inaczej, bez strat. Zatem DAX, jak widzimy, też raczej
Nie ma się ku temu, aby jakoś w galopujący sposób ruszyć do góry. No i na koniec oczywiście para euro do dolara. Najpierw może w ujęciu dziennym. Przewidywany przeze mnie obecny scenariusz, taki najbardziej prawdopodobny, to fakt, iż rynek spadł, wybijając główną linię trendu na tym wykresie dziennym, linię trendu od dołka z lipca tego roku, po czym mieliśmy ruch powrotny do wybitej linii trendu w układzie A, B, C. Być może, nie chcę tu, że tak powiem, iść pewnikiem, ale być może mamy do czynienia z jakąś korektą nieregularną, czyli po pierwszej fali, po pierwszym impulsie spadkowym to całe byłoby korektą nieregularną, a być może, no mówię, wykres czasami tak rysuje, że nie widać wyraźnie fali drugiej i mamy tutaj falę dopiero czwartą, piątą, tutaj pełen impuls, pełna korekta ABC. Bez względu na to, w jaki sposób będziemy traktowali, czy tu mamy ABC, czy to jest jakieś większe ABC w formie właśnie korekty nieregularnej, moim zdaniem tutaj doszło do linii trendu, do wybitej linii trendu doszedł ten ruch powrotny i rozpoczął się kolejny spadek. Dlaczego tak to mówię i w którym momencie ten scenariusz przestanie, że tak powiem, być aktualny? Spójrzmy na wykres godzinowy. Wybicie z tego klina miało miejsce i odbyło się według mnie impulsem. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Obecny ruch do góry, a więc ta właściwie głównie te dwie świece, czyli czwartek i piątek, to ruch, który według mnie przybrał postać korekty A, B i C, w której A jest trójką, B jest trójką, a C rozwija się do impulsu. W tym impulsie mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą, która powstaje tutaj w formie według mnie takiego klina. Bardzo ważnymi poziomami w tym, na najbliższy czas, a więc zaraz na, powiedzmy na poniedziałek, wtorek, dura te dwa dni, są właśnie tutaj ten pierwszy, czyli w granicach 1,35, 70, 80. Nie, krzyżyk muszę sobie wziąć, przepraszam, o, tu, czyli to będzie 1,35, 60 powiedzmy, te rejony. Dlaczego? Tu mamy 88,6% całego tego spadku. Jeżeli przyjmiemy, że tu mieliśmy impuls w dół, tu mieliśmy A, które zakończyło się w obszarze 50%, B i C, to na 88,6% będziemy mieli odmianę Gartleya, zawsze mogę się mylić, nie wiem, chyba motyl, tak bym to nazwał. Zatem ten poziom około tych 1,35-60, a więc no, prawie to, na którym zakończyliśmy sesję piątkową, może zaowocować powrotem do spadku. Jeżeli zostanie przebity, no to oczywiście potem 1,35-80 więcej, czyli szczyt, jaki osiągnęliśmy tutaj. Dopiero wybicie tego poziomu no, mogłoby świadczyć o tym, że w przypadku tego wykresu tutaj dziennego mamy pełen impuls tutaj od szczytu do dołka, tu mamy A, B i C, które dojdzie co najmniej do 61, a może i również znacznie wyżej. Zatem w tej chwili chcąc, że tak powiem, poruszać się po rynku tej pary, bardzo istotny poziom tutaj te rejony 1,35,60, potem już 1,35,80, ale ten 35,80 to już jest właściwie takim rejonem, no, teoretycznie, że korekta też może dojść, bo korekta fali drugiej może znieść do 100% całego impulsu spadkowego, no więc a przebicie już tego poziomu byłoby ostatecznie zanegowaniem tego scenariusza i realizacją znacznie większej korekty A, B i C. Zatem tu ciekawe poziomy, jeżeli na naszych systemach powstaną jakieś sygnały wejścia na pozycję S, myślę, że warto zaryzykować. Dość ciasny można ustawić stop loss tuż powyżej tego szczytu, gdzie będziemy mieli negację tego ruchu,
tutaj od dołka do góry jako korekty. I no myślę, że to warto tutaj w tym rejonie tych 88,6% poszukać jakichś swoich sygnałów wejścia. Zatem można by było powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasz rynek, dużo będzie zależało od tego, co będzie się działo w Stanach. Stany wskazują, że są naprawdę na jakimś co najmniej etapowym wyczerpaniu potencjału wzrostowego i oczywiście, no jak to giełda, no nigdy nie ma żadnych złotych środków, w związku z tym nawet Elliot, bardzo nie wiem jak dokładnie rozpatrywany, również może zawieść, ale wskazywałoby to dużo, tam po prostu dużo czynników na siebie nachodzi, żeby nie wywołało to co najmniej jakieś korekty. W związku z tym również na tej bazie między innymi opieram to, że jak najbardziej ruch wzrostowy na naszym rynku możliwy. Jak wiemy, spółki SWIG-u, MWIG-u są w jakiejś tam porządnej takiej kilkunastomiesięcznej hoście. W związku z tym, no czemu ona nie ma być kontynuowana? Sposób, w jaki to się dzieje oraz falowość wskazuje, że jeszcze ten potencjał na jeden ruch wzrostowy by był. Co mogłoby się, myślę, maksymalnie w naszym indeksie WIG20 przełożyć na ruch do 2700, ale powiem osobiście, że do tego by była potrzebna naprawdę mocna, mocna sesja w jakaś Stanach Zjednoczonych, co najmniej ten początek i do południa dobrze działające kontrakty w Stanach Zjednoczonych, które spowodowałyby utworzenie się tu takiej formacji kontynuacji świecowej po długiej świece marabuzu, trzy spadkowe i ta, już ta czwarta powinna być prostowa, ale wszelkie odmiany tych formacji są dostępne, więc w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszła tu jeszcze jakaś jedna duża świeca, która w jeden dzień mogłaby uczynić ten ruch realnym do poziomu 2700. Myślę, że te poziomy 2700 to jest maks, co może nas spotkać i po dojściu do tego będziemy musieli się spodziewać co najmniej korekty tego całego wzrostu tutaj od dołka z września 2012, która tak naprawdę, no jeżeli myślimy o jakichś impulsach wzrostowych zapoczątkowanych tutaj latem tego roku, co dużo osób stara się tutaj u mnie na forum to, że tak powiem, zatwierdzić i potwierdzić, no to nie ma mowy w tym momencie o zejściu poniżej 2450. Jeżeli tu zejdziemy poniżej 2450, to można zapomnieć o czymś, co by było pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, no. Chociaż zagłębiając się dalej, idąc, można zadać sobie ćwieka, że nawet zejście po 2450 tak do końca nie zrujnuje tej tezy o impulsie, bo możemy mieć tutaj początek jakiejś większej fali wzrostu, fala pierwsza, która będzie tak zwanym trójkątem początkowym, a w tym, jak wiemy, fala czwarta może wnaść na falę pierwszą, no więc do końca też nie będziemy mieli tej stuprocentowej, że nawet jeżeli uda się niedźwiedziom przebić 2450, to będzie koniec tego impulsu, ale będą na to na pewno inne elementy, które w jakiś sposób urealnią i dadzą nam nieco bliższe wskazania. Zatem początek tygodnia powinien być pozytywny. Co do końca, nie jestem już przekonany, bo możemy mieć tylko jakiś jednodniowy jeszcze wyszczał, po czym zaczniemy spadać. Jeżeli poniedziałek byłby bardzo mocno rozgrzanym dniem wzrostowym, tak jak tutaj mieliśmy w tym tygodniu do czynienia, to jestem przekonany na 90%, że od połowy tygodnia, czyli najdalej od środy, będziemy rozpoczynali silne, szybkie spadki. Na dzisiaj to już wszystko. Za tydzień oczywiście ponownie weekendowa, od poniedziałku do czwartku komentarze na blogu po sesji. Życzę miłego popołudnia niedzielnego, aczkolwiek za oknami tak pochmurnie, że no, trzeba się mocno postarać, żeby było miłe i wesołe. Do usłyszenia.